Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Moi drodzy, tak jak zapowiadałem, na kanale cały czas będą pojawiać się recenzje w wersji poziomej, e, ale właśnie będą to recenzje piw takich specjalnych, które wymagają po prostu dłuższej nasiadówki tutaj w piwnicy. Ostatnio to był komes wymrażany, a tym razem mam dla Was kersa z Funky Fluid. O piwie za moment jeszcze tylko słówko o tym, że w e, ostatnim czasie właśnie na kanale zdecydowanie więcej pojawia się po prostu shortów, e, także zachęcam Was do sprawdzania sobie tej karty właśnie w panelu e, na kanale, czy subskrybowania kanału. Bo wtedy najprawdopodobniej po prostu te rolki będą wam się pojawiać. A jak klikniecie dzwoneczek, to już na pewno na 100% będziecie świadomi, kiedy po prostu pojawia się nowy film na kanale. No ale wracając, tymczasem słuchajcie do piwa. Kers, Funky Fluid. Posłuchajcie nazwy stylu. Red Wine, Barrel Age, Flanders Red Ale with Sour Cherries. E no właśnie, brzmi naprawdę kozacko. Posłuchajcie opisu, który jest tutaj z tyłu. A właśnie, jeszcze tylko słówko: czemu jest otwarte? Właściwie, ponieważ nagrywałem już jedną recenzję, ale okazało się, że aparat się skraszował ku mojej rozpaczy. No więc w międzyczasie poszedłem nalać piwa żącem, żeby poczęstować, żeby również w międzyczasie mogła sobie spróbować tego piwa. No a ja po prostu nagrywam dla Was jeszcze raz tą recenzję. Tak więc, słuchajcie, posłuchajcie opisu piwa. Kers to nasze, póki co, najbardziej czasochłonne piwo. Jego przygotowanie zajęło prawie 4 lata. Kwaśne, dzikie, o czerwonej barwie, leżakowane przez 3,5 roku w dębowych beczkach po czerwonym hiszpańskim nieriocha oraz infuzowane całymi wiśniami. Zawartość alkoholu 7%. No właśnie. Brzmi naprawdę, muszę przyznać, że bardzo, ale to bardzo interesująco. Słuchajcie, ja się biorę w takim razie do ponownej degustacji. No ale dla Was to jest premiera. Powiem Wam, że cały czas pachnie naprawdę przepięknie. Z butli również. No dobra, lecimy z tematem. Co mnie szokowało i cały czas szokuje, to jak gęsto się po prostu ono nalewa. Naprawdę ma taką konsystencję syropu syropu wiśniowego, chciałoby się powiedzieć, jeżeli chodzi o, o właśnie o tą swoją konsystencję. Natomiast, jeżeli chodzi o barwę, o barwę no to można powiedzieć, że jak najbardziej rubinowa. Piwo jest mętne. O właśnie takiej no, rubinowej, czy trochę delikatnie czerwonej faktycznie barwie. Piana perzykowa praktycznie się rozpada, ale aromat, powiem Wam, że naprawdę no, jest bomba. Jest kozak. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o Oto co wybija się przede wszystkim najpierw. No to mamy faktycznie dojrzałe, solidne wiśnie. Kwaśność i to taką sporą dozę kwaśności, że na sam węch po prostu moje chinianki zaczynają pracować. Dodatkowo w tle pojawia się bardzo przyjemny taki delikatny, ale waniliowy akcent. Od beczki przypuszcza mimo wszystko. No i właśnie to wszystko zakrąglone jest takim delikatnie dzikim aromatem końskiej derki w tle. Także naprawdę, ale jest taki, to jest, taki o, to jest taka wiśnia, ale również ma taki delikatny, suszony charakter, delikatny, delikatny charakter suszonych owoców. O, to chciałem dokładnie powiedzieć. No pięknie, naprawdę muszę przyznać, że jeżeli chodzi o aromat, jest, jest cholernie złożony i naprawdę piękny. No dobra, jeżeli chodzi o łyk, lecimy z tematu. Wasze zdrowie. Hmm. Pierwszy łyk tego piwa to jest takie uczucie solidnej bazy słodowej. Jest wyczuwalna taka poduszka słodowa faktycznie, na której ta kwaśność, która po chwili nachodzi, po dwóch, trzech sekundach i utrzymuje się naprawdę długo, bardzo mocno ta kwaśność rezonuje. I to jest świetne, bo ta kwaśność jest wymieszana faktycznie z taką wiśnią i to czuć, że to jest wiśnia bardzo kwaśna. Może nie bardzo, ale kwaśna. Kwaśna, ona jest taka długodystansowa, ta kwaśność. Ona nie jest taka punktowa, która zniko szybko, znika szybko, tylko faktycznie zostaje, można powiedzieć, na podniebieniu naprawdę długo. W tle jak najbardziej taki posmak winny, delikatnie octowo winny, bo jest to faktycznie. Ta kwaśność ma taki trochę nuty octowe, ale minimalne, ona jednak przeradza się w taką fajną, owocową, solidną kwaśność i w tym wszystkim e, gdzieś też taki, ta, ta wanilia gdzieś w tle, jak taka wisienka na torcie, chciałoby się powiedzieć, naprawdę krąży. Posmaki końskiej derki, takie dzikie, no w tle są osadzone. Piwo jest naprawdę złożone, jest charakterne, jest takie wielowarstwowe, że trzeba naprawdę chwilę sobie na nim posiedzieć, pokontemplować i zastanowić. I nawet teraz, jak ja degustuję już drugi raz, to mam wrażenie, że zmieniło się. Faktycznie czuć różnicę, również taką, że no jest poskładane z kilku warstw piwo i dużo się po prostu tutaj dzieje. Ten aromat jest taki właśnie wiśniowy, taki likierowy, trochę jak taki nalewkowy wiśniowy, intensywny. Jakby się nalewkę z samych wiśni robiło. Ale ostrzegam, to nie jest ten, ten aromat wódki, ani nic, nic z tych rzeczy. To jest po prostu taki e, intensywny, przyjemny, e, taka esencja wiśniowa, faktycznie. Ach, no i ta końska derka e, w tle krąży. Naprawdę powiem Wam, że kozackie piwo, e, przepysznie zrobione, przepysznie uważone, tyle, tyle lat poświęcone na produkcję tego piwa, także szaboba e, dla chłopaków. Bo naprawdę trzeba przyznać, że e, no, wyszło coś naprawdę bardzo ciekawego i niesamowitego. I jeżeli chodzi o moje osobiste odczucia, no to jest naprawdę mega charakterny i złożony Flanders. Ja to z przyjemnością dokończę. Oczywiście, że idę się poczęstować dalej z żonką. Ale słuchajcie, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Pamiętajcie o shortach, pamiętajcie o Instagramie, o subowaniu kanału. Kto jeszcze tego nie czyni, zachęcam. No i to byłoby na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.